Pomóżcie z zakładem. Szlif uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie ujść z życiem. Wiecie co? Daliście dobry cynk o operacji Popiół. W zamian załatwiłem dwa myśliwce specjalnie dla was. Chwila. Puszczasz nas wolno? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu. Odkryliśmy, że Nabuu jest kolejnym celem operacji Popiół. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Mylisz się. Imperium się zmienia, podobnie jak jego taktyka. Skoro tak, to może polecicie z nami? Pomożecie uratować Nabuu? Nie planowaliśmy dołączać do rebelii. Nikt was o to nie prosi. To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Chodźcie, zaprowadzę was do statków. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No, to jak będzie? Rozpocząć natarcie. Lando, masz idealne wyczucie czasu. Mówi księżniczka Ordala. Formować szyk wokół mnie. Lando, chroń księżniczkę. My zajmiemy się satelitami operacji Popiół. Jestem tuż za tobą. O, nie wątpię. Ale pamiętajcie, że jeśli któryś z was zacznie kombinować, zestrzelę osobiście. Myślisz, że dałbyś radę? Nie na darmo mówią o mnie dowódca ryzykantów. Mam sygnaturę cieplną pod satelitami centrum. To pewnie rdzeń zasilania termicznego. Tam skupimy swój ostrzał. Rany, uwaga! Widzę! Na niektórych z tych satelitów są wieżyczki. Drugi satelita załatwiony. Satelity.
strzał, pani komandor. Ej, hej, nie jest komandorem w mojej jednostce. Nabu jest już prawie bezpieczne. Robimy, co się da. Kolejny satelita zniszczony. Już prawie po wszystkim. A potem znikacie na zawsze, tak? Jasne. Gdy zlikwidujemy te satelity, nasz okręt flagowy będzie mógł ostrzelać niszczyciel. Wiecie, co macie robić. Powinniśmy najpierw zniszczyć systemy obronne. Przyjęłam. I kolejny. Niezły strzał, Persio. Zrozumiałam. I po satelicie. Gdy zlikwidujemy te satelity, nasz okręt flagowy będzie mógł ostrzelać niszczyciel. Wiecie, co macie robić. Kolejny skreślony z listy. Trzymać się z dala od niszczyciela. Jego działa przebijają się przez pole ochronne. Powinniśmy najpierw zniszczyć systemy obronne. Przyjęłam. I kolejny. Niezły strzał, Persio. Zrozumiałam. I po satelicie. Sektor wygląda obiecująco. Thank you.
Odrodzenie, możecie atakować. Reszta, wycofać się. Czy my patrzymy na ten sam płonący niszczyciel? Imperialny protokół nakazuje wycofanie się w bezpieczne miejsce. Te statki polecą prosto do Tid. Na pewno zaatakują miasto. Wszyscy natychmiast kierujcie się do Tid. Chyba mamy sposób, żeby ich zatrzymać. Musi wystarczyć. Zna się ktoś może na maszynach? Ja. Idziesz ze mną. Tid ma system obronny, który ma szansę powstrzymać Imperium. Niestety burza uszkodziła stacje przekaźnikowe w mieście. Bez tych stacji niczego nie uruchomimy. Rozdzielcie się. Naprawcie stację. Gdy skończycie, wrócicie do pałacu. Jasne. Tak. Jasne. Co uruchamiamy? Coś, co powstrzyma Imperium. Jak się nazywasz, żołnierzu? Del Mico. Del, do sektora zbliżają się posiłki Imperium. Możemy je powstrzymać, ale musisz włączyć ponownie te przekaźniki. Tak jest. Zabezpieczyć obszar. Musimy oczyścić to miejsce. Zajmuję się szturmowcami! Da nam trochę czasu. Del, naprawisz przekaźnik? Byłem kiedyś inżynierem na okrętach flagowych, więc powinno pójść łatwo. Bierz się do pracy. Będziemy cię osłaniać. Tak jest. Zajął się drony! Kolejni imperialni w drodze! Włączyliśmy przekaźnik. Ja włączyłem. Ona strzelała do szturmowców. Przechodzę do drugiego. Jesteśmy w kontakcie. Zabezpieczyć perimetr! Posiłki, zachować czujność. Dam radę. Jeszcze jedna szybka. Zgadza się. Dopóki sieć nie zacznie znów działać, Tid nie zdoła powstrzymać Imperium. Droga maszyna krocząca! Bombowiec na moją pozycję! Szybko! Tak jest, wasza wysokość. Lepiej się ukryć. Zbliżają się transportowce! Imperium nie odpuszcza! Będziemy panią osłaniać! Szybko! Tak się należy! Załatwiliśmy! Nie zatrzymywać się! Chcą nas dorwać! Prawie włączyliśmy kolejny przekaźnik. Prawie? Przecież to jest pod wodą. Potrzebuje więcej czasu. Wierzę w ciebie, szeryf. Cieszę się, chyba tylko ty.
dotrzeć do przekaźnika. Twoja kolej, Del. Robi się. Księżniczko, złe wieści. Przyszpiliła nas maszyna krocząca. Nie damy rady do was wrócić. Zajmijcie ich i nie dajcie się zabić. Będziecie bezpieczni, gdy aktywujemy impuls jonowy. Przyjęłam, księżniczko. Pole, tutaj! Szybciej! Poczekaj! Turmowiec prewencyjny! Uwaga! Chwila, to powinno zadziałać. Potrzebny ogień zaporowy! Wspaniale. Nie traćmy koncentracji. Skończyliśmy. Sheriff, to u ciebie? Przekaźnik działa! Siły Imperium zmierzają do pałacu. Utrzymać pozycję, jak długo się da! Wszyscy do pałacu. Del wejdzie do środka i zdetonuje impuls jonowy. Jak? Przed wojnami klonów królowa postanowiła zabezpieczyć Naboo przed ewentualną inwazją. Impuls jonowy miał unieszkodliwić wszelkie zagrożenia wokół pałacu. Nie spali nam to broń? Nie, jeśli będziemy w pałacu. Musimy zyskać trochę czasu. Maszyny, ściągnąć ich uwagę.
idzie? Robię co mogę. Protokoły bezpieczeństwa są tak wiejąco złożone i przestarzałe. Zapewnie będzie trochę czasu, ale nie za dużo. To jest około ciężko. Wystarczy. Wasza wysokość? Dobra robota, ale można się było tego spodziewać w oddziale Inferno. Więc rozmawiała pani z Calrissianem. Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tak, proszę pani. Nie sposób temu zaprzeczyć. Czy przyglądałam się waszej walce? To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. Walczyliśmy na całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Ta wojna jeszcze potrwa. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Dzięki takim jak wy mamy wciąż nadzieję. To dzięki niej wygramy. Witajcie w Nowej Republice. Dziękujemy. Senator Organa. Trochę minęło. Tworzenie Republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty. Będzie jeszcze goręcej, pan komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na Tarodane, ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć Hana Solo. Hej, Mac! Jeszcze jeden parkarański człowiek. Najpierw zapłać za ostatni. Daj spokój, jeszcze ci oddam. Wiem, że wcale nie można ci ufać. Gdzie mój łuki? Czuj, robi przy sokole. Nasz komunikator oberwał trochę na dziomarku. Już nie przyprowadzasz go tutaj. Bo go stresujesz.
Coś kombinujecie. No powiedz. Wiesz, że wszystko przechodzi przeze mnie. Imperialny chce za nas przejść. Ponoć może pomóc uwolnić chłopich z Kaszliku. Widziałaś go? Przysięgam, że jeżeli Imperium się tutaj pojawi... Przecież wiesz, że zawsze zacieram ślady. No weź, nie pomożesz mi? I czuję mu... Nie znam tego gościa, ale jest późno. A ten tłumek lubi... gadać. Dzięki, Maz. Mam u ciebie dług. Myślisz mi dużo więcej, Hanie Solo. Nie zapomnij o tym.